nasze wspaniałe reprezentantki Kamila Witkowska i Zuzanna Górecka dzisiaj w takim wydaniu świątecznym. Gadżety są, kartki są, mamy specjalne zadanie, bo wypisujemy kartki świąteczne dla naszych kibiców, a przy okazji świąteczny boks z pytaniami. Która pierwsza pytanie wylosuje? To może ja. No tak, proszę bardzo. O, króciutkie. Jaki to był dla Was rok? Pierwsza? Dobrze, to sobie zadałam pytanie. Jaki to był rok? Ciężki, ale wydaje mi się, że bardzo magiczny i wyjątkowy. Tak pod względem siatkarskim myślę, że bardzo też udany w końcu, bo brakowało nam takiego sukcesu, takiej atmosfery, jaką stworzyłyśmy. Więc ja z tego roku jestem naprawdę bardzo zadowolona i życzę sobie i nam kolejnego takiego jeszcze lepszego. No ja się podpinam pod to, że siatkarsko to był bardzo udany rok. Bardzo się cieszę, że ta siatkówka żeńska w Polsce zaczęła mieć znaczenie i że kibice cały czas są jakby z nami, cały czas jeszcze wspominają Mistrzostwa Świata. Więc mam nadzieję, że na kolejny rok siatkarskiej reprezentacji też się to przełoży. No i oczywiście prywatnie też bardzo, bardzo, bardzo fajny rok. Nie najgorzej. Nie najgorzej, w sumie nie jest źle. W sumie nie jest źle. Także mam nadzieję, że to pójdzie ku dobremu. Najważniejsze, żeby nam zdrowie dopisywało. Czego Ci Zuza życzę. Dziękuję. Tobie również. A dziękuję, dziękuję. Drogi, jak to kulturalnie. No to proszę, Kama, teraz Twoja kolej na pytanko. Czy będzie długie, czy krótkie? To będzie taki pośrednie. Tak. Czy kiedykolwiek spędziłaś święta w innym kraju? Ja tak. 3 lata temu we Włoszech, jak grałam w Nowarze. No niestety nie mogłam wrócić do domu, do Polski, bo grałyśmy święta mecz, więc tak, mam jedne święta spędzone w innym kraju. To były takie średnie święta, bo bez rodziny, bez najbliższych, ale myślę, że każdy sportowiec prędzej czy później z taką sytuacją też będzie musiał się zderzyć, ale na pewno to nie były najprzyjemniejsze święta dla mnie. Z pizzą? Z makaronem. Czyli był akcent włoski. Czyli trochę, u nas też jest, bakiełki są u nas w moim regionie, także tak? Też na makaronie. Co to jest w ogóle? Makiełki u nas są nazwane, jest to makaron z makiem, z miodem i z bakaliami. Okay. I jest to jedno z ulubionych dań wigilijnych, na które czekam cały rok, bo uwielbiam makarony, to jest jedna rzecz, a dwa, że na słodko to już w ogóle, że nie mogę doczekać. Prawie. No tak, włoski akcent. Włoski akcent, no i pięknie. A ty, Kama, spędzałaś gdzieś święta? Nie i całe szczęście, bo bardzo lubię nasze polskie święta tradycyjne w gronie najbliższych osób, a przypuszczam, że jakbym spędzała je gdzieś za granicą, to byłoby ciężko, żeby rodzina przyjechała. Na pewno to był jeden powód, że ich nie ma razem ze mną, więc no fajnie, że mogę je spędzać co roku w domu. Czyli nie masz jakiejś takiej tęsknoty za podróżami w czasie świąt? Nie. Już chyba się też najeździcie, nie? W ciągu dokładnie całego sezonu. Zuza, twoja karteczka tym razem. Krótkie, długie, to oj, jest ten stres. I gdzie spędzisz Sylwestra? Parkiet baletowy czy siatkarski? Ani jedno, ani drugie. Chyba domowy. Chyba parkiet domowy, tak. Domowy. Parkiet domowy, ciepłe kapcie i jakaś ciepła herbata. Tak jest, kakaoko. Kakaoko. A muzyka, jakoś tam grałam konkretnie. Wy same sobie ustalacie playlistę, czy włączacie te sylwestry? Nie, włączamy sylwestrowe Polsat. Często tak skaczamy po kanałach, ale nie ukrywam, że gdzieś tam ten głośnik jest jednym z nieodzownych elementów u mnie w domu, więc myślę, że jak mi nie przypasuje muzyka puszczona, albo reklamy, na Polsacie nie ma co to wtedy na pewno utwory, które lubię, polecą gdzieś tam w tle. Dobra, Kama, pytanko twoje. Czy kiedykolwiek pojawił się u Was niezapowiedziany gość, dla którego przygotowuje się dodatkowe nakrycie? Macie w ogóle taką tradycję? Tak. Nie, szczerze powiem, że u mnie nigdy takiej sytuacji nie było. Mhm. No my przygotowujemy jedno wolne miejsce, tak samo jak wkładamy sianka pod obrus. To są takie bardzo tradycyjne rzeczy, które gdzieś tam są przy stole. Różnie bywa z tymi 12 potrawami, bo różnie to ludzie liczą. Wątpię, żeby było typowo 12 potraw.
ale no, nikt nas nie odwiedził. Nigdy nie było sytuacji, żeby ktoś przyjechał, nawet z rodziny, czy ktoś z dalszej rodziny, żeby się pojawił, a już zupełnie nie, żeby to była obca osoba. No właśnie, u nas też takiego nie było, więc pytanie do kibiców, czy oni taką sytuację mieli, że ktoś rzeczywiście niezapowiedziany gość się pojawił, bo tak... To jest ciekawe. Tak, nie? I odważne też. Odważne, żeby przyjąć, nie? Takiego To nigdy nie wiadomo, kto przyjdzie, tak? No nieznajomy to nieznajomy. No właśnie, więc no zobaczymy. No pytanie do kibiców, może oni mieli taką sytuację, więc może nam coś w komentarzach napiszą, której kolei teraz ja słucham. Opisz hasło prezent bez użycia słów, święty Mikołaj, paczka niespodzianka. Jakbyście miały to. Ale to jak? Bez użycia słów? No, jakbyście miały to na przykład określić takie, no gdybyście miały komuś, żeby takie kalambury zrobić, to jakbyście to. Tylko słowne. Słowne czy bez? Czy nie? No, to możesz to, proszę, jak odegrasz. Bez użycia słów. Bez użycia słów. Czyli trzeba pokazać. Trzeba pokazać. Co tam było? Aha, no ale jak my teraz powiemy, no to ludzie już będą wiedzieć. No to ja rzucę Kamili, zobaczymy czy Kamila jakieś rzucę jej hasło, niech odegra. Tak ja mam nagrać? No, proszę, jesteś bliżej, to ja ci coś tu. Naprawdę mam pokazywać. Święty Mikołaj. Teraz te okularki takie. No i proszę bardzo. No dobrze. No to nowe. Następne. Ja wam wyrosuję. Dobrze, się wszystko pięknie się rozsiadłam. Mikołaja wywali nam dobra. Moje drogie panie, czy dostałyście kiedyś rózgę? A jeżeli tak, to za co? I czy u was też takie? Nie, ja nigdy nie dostałam. Zawsze byłam grzeczna. Wzorowym dzieckiem zawsze byłam. Nigdy w życiu nie dostałam rózgi. Ale rodzice mnie straszyli. Ten stresik chyba zawsze był, co? Jak rodzice mówili, że zobaczysz, dostaniesz rózgę, jak będziesz niegrzeczny. Kolejna pała z matematyki i będzie rózga. A właśnie, ale mieliście jakoś tak, no bo u niektórych na przykład się mówi, że Mikołaj to wszystko sprawdza, stawia plusy, minusy. Było u was takie rzeczywiście jakiś system nagród i kart ten wewnętrzny mikołajowy, który nie wiem, czarna kropka, czerwona kropka. Nie. Tak, u mnie było. Tak? My z bratem mieliśmy jak tą troszeczkę, nam się zdarzyło. Bardzo rzadko, ale czasem się zdarzyło coś tam porozrabiać, to zawsze tak właśnie w tym okresie świątecznym, że no chyba Mikołaja nie będzie, ale przyniesie rózgę. No nic pod tą choinką nie znajdziecie. Ale zobacz, grzeczna, a jednak wychodzisz. Ale to mówię, bardzo, bardzo rzadkie sytuacje już. No każdemu się zdarza, prawda? Ale wydaje mi się, że to zazwyczaj jest tylko w okresie przedświątecznym. Tak, ten Mikołaj, że on patrzy. Później go już nie ma. No dobra, której kolej? Zuza, widzę, mierzy się do pytania. Ja mam filozofię też. Gdzie spędzicie święta w tym roku? Ile wolnego dostałyście? Ja w tym roku spędzam w domku z rodziną. I ile wolnego? 3 dni chyba mamy, tak? Tak, tylko że jeden dzień przedświąteczny. Przedświąteczny, tak. Już drugi dzień świąt trenujemy od rana, ze względu też na to, że mamy mecz 30. Tak jest. Ale no myślę, że to jest tak dobrze, bo miał być 28 mecz. Został on przełożony, więc mamy na szczęście te parę dni, żeby spędzić je w rodzinnym gronie. No a skoro macie ten jeden dzień przed świętami wolny, no to macie jakieś obowiązki przedświąteczne, czy jedziecie na gotowe? Jak to u was wygląda? No u mnie jest tak, że mam to szczęście, że od strony mojego męża rodzeństwo pracuje w restauracji. Więc na pewno oni będą przygotowywać większość potraw. Ale też zawsze próbuję mieć swój wkład w to. Oczywiście mój mąż mówi, po co przyjeżdżasz na kilka dni, po co mnie robić. Ale nie ukrywam, że bardzo lubię piec, więc na pewno będą to ciasta. No i obiecałam mężowi krokiety. Więc będą krokiety. Pysznie się zrobiło, pysznie. No i ja natomiast do gotowania mnie w ogóle nie ciągnie, nie potrafię, więc to zostawiam innym, niech się wykazują. Ja pewnie jakieś ostatnie zakupy przedświąteczne i no i tyle. I jak najwięcej czasu chcę spędzić po prostu z rodziną, rozmawiać, czy nawet obejrzeć jakiś film wspólnie. Okay, oczywiście, bo tego czasu na pewno też mi bardzo brakuje, bo no
cały czas jesteśmy w rozjazdach, więc dla mnie to najważniejszy czas z rodziną. Pięknie, pięknie. Jeszcze jedną wątkę robimy pytań i będziemy kończyć, bo macie pracę do wykonania jeszcze świąteczne. Jakie jest wasze postanowienie noworoczne? Robicie w ogóle, czy nie? Postanowieniami jest tak, że też mają żywotność krótką. No właśnie. Ja staram sobie jakoś wielce presji nie narzucać na jakieś postanowienia noworoczne. Ale ja na pewno też mam jakieś plany takie, żeby coś tam w tym nowym, kolejnym roku się zadziało. Ale tak naprawdę bez żadnej wielkiej presji. Myślę, że mamy wystarczającą presję w naszym zawodzie, więc dodatkowo narzucanie sobie... Tak, nie mam, że dobra, od pierwszego zaczynam to i to. Nigdy tak jakoś... To jest tak samo jak z poniedziałkami. Tak. Od poniedziałku pójdę na siłownię, od poniedziałku nie będę, nie wiem, jeść słodyczy od poniedziałku, ale każdy kolejny poniedziałek to jest. No właśnie, no dobra, to moje pytanie do was, później to zakończę i wracacie do karteczek, uwaga. Czy pisałyście listy do Świętego Mikołaja, jak byłyście małe? Tak. Tak. Tak, i z taką listą. Z taką listą. Nie, to ja zazwyczaj sobie wybierałam, już nie byłam aż... Tak, ja dawałam wybór Mikołajowi, żeby miał w czym wybierać po prostu. Tak, były listy i ciasteczka obok łóżka. O, ale mroczo. Były. Nie. Kurczę. Ja zostawiałam czy na parapecie, czy obok łóżka i... No i te ciasteczka jakoś tak zawsze znikały i ten prezent zostawał i tak zawsze mi się fajnie robiło, że ten Mikołaj jednak nie odwiedził. Tak, takie mam wspomnienie. A co u was zawsze na szczycie listy prezentowej było, jak byłyście małe? Ja nie pamiętam. Masz jakiś taki super prezent na przykład, który dostałyście? Nie wiem, rower, lalkę jakąś. Ja miałam taką rozpunkę. Pieska takiego zabawkowego. Szczekającego, chodzącego. Sikającego. O, to jest super. Tak, tak. Marzyłam o tym zawsze, jak taka malutka byłam i pamiętam, że obudziłam się i zobaczyłam tego pieska takiego, że też się popłakałam chyba. No to teraz masz takiego już prawdziwego i też jeszcze. Tak jest. I też tak się cieszysz na jego widok rano? Tak, jeszcze bardziej. I on na mój. No i przesłodko. No tam, Suza, ostatnie pytanie i działasz dalej. Ulubiona kolęda. Ja nie jestem kolędowa i tak za bardzo nie... Nie ten? Nie. Mhm. A jakieś piosenki tylko... świąteczne, na przykład z tych, co w radiu grają, macie jakieś takie? No to jakieś playlisty zawsze na spoty i... Tak, znaczy ja ostatnio już tak pomalutku sobie słuchałam świątecznych utworów, ze względu też na to, że robiłam jakieś tam ciasteczka korzenne, to mówię sobie, a tak dla klimatu. No i Ed Sheeran mi bardzo ostatnio tak podszedł, gdzieś ta piosenka z zeszłego roku. Tak, też mi się podoba, Bieber też nagrał taki utwór świąteczny. No i oczywiście standardowo Mary Carey, yes. Ona po prostu, ona robi robotę co święto. Nie? No tak. Ale nasze kolędy też uważam, że są bardzo piękne i też robią klimat. W ogóle bardzo fajnie są te jarmarki świąteczne, gdzie tam się pojawiają kolędy. To tak. Zawsze kolędy robią klimat i... No i szkoda, że jakby Zuzi nie... Jakoś tak... A nie macie takiego właśnie kolędowania w domu, na przykład na święta, no nie tak, wiem, nie jest. Jak mój dziadek zaczyna śpiewy przy stole, to już cała rodzina po prostu się zrywa i śpiewa razem z nim. A, czyli dziadek u was intonuje. Tak. No u mnie w rodzinie nie ma takiej tradycji śpiewania kolęd. Może ze względu na to, że też nikt nie ma jakichś wielkich umiejętności muzycznych i piosenkarskich, ale... No to nie trzeba. Ale muszę powiedzieć, że mój teść bardzo ładnie śpiewa. Tak? I on zaczyna właśnie jakieś kolędowanie czasami. My próbujemy się dołączyć, aczkolwiek no... No nie chcemy robić nikomu przykrości w śpiewaniu. Nie, bo u nas też tak dokładnie, dokładnie, że tak to się nie jest tak, dobra już, starczy. I coś każdy pod nosem. Tak, no dokładnie, nieśmiało, nieśmiało. No dobra dziewczyny, to kończąc, czego wy byście sobie chciały na nowy rok życzyć? Chyba standardowo, bo to zdrowia. Najważniejsze. Zdrowie, tak, szczególnie. Spokoju dużo, dużo spokoju i no i kolejnych spełnionych marzeń. To i od nas też właśnie, żebyście te marzenia spełniały, bo rok będzie ciekawy, również siatkarsko, no ale to też nie, to jest część życia tylko, więc też prywatnie, żeby te wasze cele się spełniały i żebyście samych życzliwych ludzi wokół spotykali. Dziękuję. Do pracy, rodacy, a ja będę się przyglądać. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
time.